Witam Cię bardzo serdecznie na moim kursie z funkcji kwadratowej. Jeżeli oglądasz to na YouTubie, to jest to ostatni odcinek mojego kursu z funkcji kwadratowej, który jest ogólnie dostępny na stronie dobrykorepetytor.pl. Jeżeli spodoba Ci się ten odcinek, no to zapraszam też do zakupu całego kursu. Tam w całym kursie omawiam wszystkie zagadnienia, które są potrzebne do matury podstawowej. Z funkcji kwadratowej. E, dobra, więc tak. W tym odcinku będziemy rozwiązywać sobie nierówności kwadratowe z matur, z lat ubiegłych. E, będzie to chyba około 10-11 zadań. E, więc tak. Rozwiąż nierówność. 3x2, 3x kwadrat 3x minus x kwadrat jest większy lub równe 0. Tak. Zadanie z sierpnia 2013 za 2 punkty. E, no i tak. Tutaj widzimy, że E, możemy sobie e, wyjąć na przykład x przed nawias. Albo zróbmy w ten sposób. Ja z, e, z rozwiążę to zdanie dwa sposoby. Pierwszy sposób taki powiedzmy sprytniejszy bez delty, a potem drugi sposób przy wykorzystaniu delty. Żeby pokazać, że można i tak, i tak nie ma to znaczenia dla poprawności rozwiązania. Więc tak, przypiszmy sobie tę nierówność. 3x minus x kwadrat jest większy lub równe 0. I teraz tak. Proponuję sobie przestawić miejscami e, te wyrażenia w tym trójmianie, żeby e, w zasadzie w tym dwumianie, to jest dwumian kwadratowy. E, Przestawiamy sobie te składniki w taki sposób, aby było e, na początku x kwadrat, a potem x, czyli minus 3x kwadrat plus 3x jest większe równe 0. No i co tu można teraz zrobić? Można oczywiście wyjąć x przed nawias, czyli będzie minus x m, plus 3 jest większe równe 0. No, i teraz, jeżeli chcemy wyznaczyć miejsce zerowe e, tej funkcji, no to e, przyrównujemy każdy czynnik osobno do zera, czyli x równa się 0 lub minus x plus 3 równa się 0. E, czyli rozwiązując to równanie, mamy tak: minus x równa się minus 3, mnożymy razy minus 1, czyli x równa się 3. I teraz tak, teraz jak już mamy miejsce zerowe, no to zaznaczamy sobie na osi. Te miejsce zerowe właśnie, czyli tak. 0 i 3. Teraz tak, widzimy, że przy x kwadrat stoi minus 1. Tak, bo tu jest minus, czyli w domyśle minus 1. Zatem ramiona paraboli będą skierowane w dół. Czyli coś takiego będzie. Tak, dobra. I teraz mamy napisane, że. E, Wartości tego, e, tej funkcji kwadratowej mają być większe lub równe 0. Większe lub równe 0, czyli to oznacza, że nas interesuje ten fragment paraboli, który jest nad osią x lub na osi x. Tak zgodnie z tym, co mówiłem w poprzednim odcinku, e, jeżeli jest napisane większe albo większe równe, no to interesuje nas ten fragment paraboli, który jest nad osią x. -ów. To znaczy, jeżeli jest napisane... Większe od 0, to interesuje nas to, co jest nad osią x, a jeżeli jest napisane większe równe 0, to interesuje nas to, co jest nad osią x oraz na osi xów. Analogicznie, gdyby było napisane mniejsze od 0, to interesuje nas to, co jest pod osią x, a jeżeli jest mniejsze równe 0, to interesuje nas to, co jest pod osią xów i na osi x. Czyli widzimy, że Eee, tutaj mamy napisane większe lub równe 0, czyli interesuje nas ten fragment paraboli, który jest nad 8 X i na osi X. -ów. Więc widzimy, że no ten fragment paraboli tak, jest nad 8 X, -ów. natomiast y, na osi X są te punkty 0 oraz 3. Czyli, e, czyli jeśli chodzi o zbiór rozwiązań, to tak, możemy sobie tutaj to tak zaznaczyć, czyli zbiorem rozwiązań będzie przedział od 0 do 3. I teraz tak, jeżeli jest y, napisane większ lub równe 0, to przedziały domykamy. Tak samo by było, gdyby było napisane mniejsz lub równe 0, tak? W tych dwóch przypadkach domykamy, a w tych dwóch przypadkach otwieramy, czyli to zależy y, to czy domykamy, czy otwieramy przedziały zależy tylko i wyłącznie od tego, czy jest ta kreseczka, czy nie. Dużo zależy od tego, czy są kreski. Więc tak, sposób drugi. Można standardowo z delty to policzyć, więc od razu sobie przekształcę do postaci minus x kwadrat plus 3x, jest większe równe 0. No i tak, możemy sobie współczynniki wypisać na początek, czyli to byłoby tak A równa się minus 1, B równa się 3, C jest równe 0. Czyli liczymy deltę. Delta równa się b kwadrat minus 4ac, czyli 3 do kwadratu minus 4 razy minus 1 razy 0. Więc widzimy, że zostanie tylko tutaj 3 do kwadratu, no bo 4 razy minus 1 razy 0, to cały ten iloczyn się skróci, no bo cokolwiek razy 0 daje 0, czyli zostaje nam 3 do kwadratu, czyli 9. Pierwiastek z delty to 3, czyli liczymy x1 x2. X1 to będzie minus b, czyli minus 3, minus 3 przez minus 2. Tak, no bo to jest minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli minus 6 przez minus 2 równa się 3. x2 równa się minus 3. Dodać 3 przez minus 2. Czyli mamy 0 przez minus 2, czyli wychodzi 0. No i cała reszta już tak samo. tak? Jeżeli już mamy wyznaczone miejsce zerowe, no to rysunek będzie dokładnie taki sam jak w tym poprzednim y, sposobie. To możemy sobie przekopiować to. No i mamy. Oczywiście tutaj powinno być z osią, tak? O. No dobra. Niech będzie tak. Ok, lecimy dalej. Zadanie 90. Czerwiec 2014, za dwa punkty. Generalnie nierówności kwadratowe na maturach są zawsze za dwa punkty. Przynajmniej tak było do tej pory. Więc to jest 4%. No to generalnie warto się nauczyć tego, bo to jest to naprawdę nie jest trudne. Więc szkoda tracić 4% na coś, co wiadomo, że na 100% będzie. Tym bardziej no, dla osób, to jest taka w sumie wskazówka dla osób, którym zależy tylko na 30%, żeby po prostu e, mieć to z głowy i tyle. Także to jest taki jeden z pewniaków maturalnych, tak? Nierówności kwadratowe to jest taki absolutny pewniak maturalny, więc zdecydowanie, jeżeli miałbym doradzić, e, czego się uczyć, żeby po prostu zdać na 30% i mieć z głowy, no to na pewno nierówności kwadratowe znalazłyby się na, te, na tej liście. Dobra, mamy tak. E, rozwiąż nierówności. 2x minus 3 razy 3 minus x jest większe lub równe 0. No więc tak, przepiszmy sobie x minus 3 razy 3 minus x jest większy lub równe 0. I teraz tak. Można tę nierówność rozwiązać w ten sposób, że wymnożymy sobie te dwa nawiasy, zredukujemy wyrazy podobne, policzymy deltę, miejsca zerowe i zrobimy wykres. Nie ma z tym problemu. Aczkolwiek ja będę raczej starał się w tym filmiku pokazywać takie sposoby, aby no, robić to szybciej bez delty. E, więc co? Widzimy, że tutaj mamy mm, postać iloczynową, tak naprawdę. Coś razy coś, tak? Więc generalnie zawsze chodzi o to, żeby wyznaczyć miejsca zerowe. No to, jeżeli chcemy wyznaczyć miejsca zerowe, no to przyrównajmy wzór funkcji do 0, czyli 2x minus 3 razy 3 minus x jest równe 0, czyli 2x minus 3 równa się 0, lub 3 minus x jest równe 0, czyli. 2x y, równa się 3, dzielimy przez 2, czyli x równa się 3, drugie. No a tutaj minus x równa się minus 3, mnożę razy minus 1, czyli x równa się 3. No i teraz, jak już mamy miejsce zerowe, to zaznaczamy je sobie na osi. Czyli mamy tak, 3, drugie oraz 3. I teraz tak, pytanie brzmi, czy ramiona będą skierowane w górę, czy w dół? No, gdybyśmy sobie wymnożyli te składniki z x, o tym już mówiłem w poprzednim odcinku. Gdybyśmy sobie wymnożyli te składniki z x, to co by było? W jaki sposób powstaje ten składnik z x kwadrat? No poprzez przemnożenie 2x razy minus x razy minus x, czyli 2x razy minus x no to byłoby minus 2x kwadrat, więc przy x kwadrat stałaby minus dwójka. A zatem y, przy x kwadrat stałaby liczba ujemna, zatem ramiona będą skierowane w dół oczywiście. Oczywiście dla osób, które tak nie są pewne, to można doprowadzić sobie do postaci ogólnej, tak? Można, wszy można wszystko sobie wymnożyć, nie ma z tym problemu, tak? I, i po prostu wyszłoby na to, że, minus, y, że przy x kwadrat stoi minus 2. Tak, to gdybyśmy sobie to wymnożyli, no to y, no zróbmy to. To wyszłoby tak, 2x razy 3 to będzie 6x. 2x razy minus x to byłoby minus 2x kwadrat. Minus 3 razy 3 to będzie minus 9. No i minus 3 razy minus x to będzie plus 3x. Równa się, i teraz tak, minus uporządkujmy to sobie. Minus 2x kwadrat. Tutaj będzie 6x plus 3x, czyli plus 9x i minus 9. Zatem widzimy, że przy x kwadrat stoi minus 2, więc współczynnik a jest równy minus 2, więc ramiona są skierowane. W dół, tak? Jeżeli ktoś yy, nie chce. Albo nie czuje, że tak, Nie czuje się na siłach, żeby tak sobie wymnażać pojedyncze składniki, to może sobie wszystko wymnożyć i wtedy lepiej widać, nie? że przy x kwadrat stoi minus dwójka. Dobra. Mm. Ok. no i teraz tak. Mamy napisane w treści zadania, że to miało być większe lub równe 0, czyli znowu. Interesuje nas ten fragment paraboli, który jest nad osią X albo na osi X, czyli. No. To jest ten fragment, tak? Bo widzimy, że o, ten fragmencik jest nad 8X, tak? Zatem e, ta część osi odpowiada tej części paraboli, tak? Mm, o co chodzi z tym, że coś odpowiada czemuś, w sensie, że dany fragment paraboli odpowiada danej części osi? E, no, chodzi o to, że gdybyśmy sobie tak podzielili roboczo. Mm, to nie jest oczywiście obowiązkowe, ale robię to tylko po to, żeby, było, żeby to było lepiej widoczne przerywanymi krechami sobie zrobili takie, podzielili te parabole, to widzimy, że ta część paraboli i ta część paraboli odpowiadają tej części osi i tej części osi, tak? Natomiast ten fragment paraboli odpowiada tej części osi, tak? Zatem, yy, no, zatem mam nadzieję, że to lepiej teraz widać, że to o takie coś chodzi, nie? No i piszemy odpowiedź, x należy do przedziału od 3 2 do 3. I przedziały domknięte, tak? Przedział jest domknięty, ponieważ jest napisane większe lub równe. Gdyby było, na, gdyby było napisane po prostu większe od zera, to byśmy napisali przedział otwarty, czyli nawiasy okrągłe, nie? Dobra, jedziemy dalej. Zadanie 91 z maja 2015, za dwa punkty oczywiście. Rozwiąż nierówność. Mm, więc tak. E, jeżeli... E, Albo inaczej, może cofnijmy się do tych dwóch poprzednich przykładów. E, widzimy, że tutaj po stronie prawej było 0 w tym przykładzie. I w tym pierwszym zadaniu, raczej w 89, tak? E, to jest. E, po prawej stronie też mamy 0, tak? Czyli my musimy sobie doprowadzić na początku nierówność do, ta, do takiej postaci, aby po prawej stronie było 0. Więc robimy tak. E, Wymnażamy sobie wszelkie nawiasy, redukujemy wyrazy podobne i tak dalej, i tak dalej, a potem wszystko wywalamy na lewą stronę, tak aby po prawej zostało 0. W taki sposób się rozwiązuje nierówności kwadratowe najczęściej, tak? Żeby po prawej stronie było 0 i po lewej stronie wtedy będziemy mogli sobie spokojnie policzyć delta. Czyli tak, 2x kwadrat minus 4x przypisuję, no i po prawej wymnażam nawiasy, czyli x razy x to jest x kwadrat, x razy minus 2... To jest minus 2x. 3 razy x to jest 3x. I 3 razy minus 2 to jest minus 6. Teraz, jeżeli są, to redukuję jakieś wyrazy podobne. Po lewej stronie nie ma, więc przepisuję. I większe od. I tutaj mamy tak. Minus 2x plus 3x to będzie x. Czyli x kwadrat plus x minus 6. I teraz przerzucam sobie wszystko na lewą stronę, czyli 2x kwadrat. Minus 4x i teraz, jak przerzucam na lewo, to zmieniam znaki. Czyli minus x kwadrat, minus x i plus 6 jest większe od 0. Teraz redukuję wyrazy podobne, czyli 2x kwadrat minus x kwadrat to będzie x kwadrat, minus 4x minus x to będzie minus 5x, no i plus 6 większe od 0. No to liczę delta. Możemy sobie jeszcze współczynniki wypisać, jak chcemy, czyli A jest równe 1, B jest równe minus 5, C jest równe 6, czyli delta to będzie tak minus 5 do kwadratu, czyli 25, minus 4 razy 1 razy 6, czyli 25 minus 24, czyli 1, zatem pierwiastek z delta to będzie 1, liczymy x1, x2, czyli x1 równa się. Minus b, czyli minus minus 5, czyli będzie 5, minus pierwiastek z delty, czyli minus 1 przez 2a, czyli przez 2. Mamy 4 przez 2, czyli 2, teraz x2, no to będzie 5 plus 1 przez 2, czyli 6 na 2, czyli 3. Dobra, i teraz y, rysujemy sobie parabolę, czyli oś x w pierw. Zaznaczamy miejsce zerowe, 2 i 3. Ramiona skierowane w górę. I to ma być większe od zera, więc interesuje nas ten fragment paraboli, który jest nad osią X. Więc znowu, możemy sobie to tak podzielić na takie przedziały. No i teraz patrzymy, że parabola jest nad osią X tutaj i tutaj. No to które z tych trzech przedziałów odpowiadają tej części paraboli, która jest nad osią x? -ów? No, ta część osi x i ta część osi x, nie? Czyli zaznaczamy sobie w ten sposób i w ten sposób. Czyli piszemy odpowiedź. x należy do przedziału od minus nieskończoności do 2. Suma 3 do nieskończoności. I teraz tak, tutaj jest napisane większe od zera, więc przedziały są otwarte. Gdyby było napisane większe lub równe 0, to byśmy domknęli te przedziały. Ale jest napisane większe, więc otwieramy. Dobra, lecimy dalej. Zada zadanie 92. Maj 2016. rozwiąż nierówność. No to dobra. Tutaj już nie ma nawiasów, więc nie ma co wymnażać, więc przerzuc przerzucamy sobie wszystko na lewo, czyli 2x kwadrat minus 4x minus 3x kwadrat i plus 6x jest większe od 0. Teraz e, x kwad, e, 2x kwadrat minus 3x kwadrat to będzie minus x kwadrat. Minus 4x plus 6x to będzie plus 2x. Jest większe od 0. Teraz, e, teraz można sobie policzyć deltę, a można sprytnie, możemy sobie x przed nawias wyjąć. Czyli będzie x i w nawiasie minus x plus 2. I teraz, e, żeby znaleźć miejsca zerowe, no to przyrównujemy... Ten iloczyn do 0, czyli x razy minus x plus 2 jest równe 0. No i iloczyn jest równy 0 wtedy i tylko wtedy, kiedy jeden z jego czynników jest równy 0, czyli przyrównujemy x do 0 lub minus x plus 2 przyrównujemy do 0, czyli minus x równa się minus 2, czyli x jest równe 2. Czyli mamy miejsca zerowe, możemy zaznaczyć na osi 0. No i teraz tak, czy ramiona będą skierowane w górę czy w dół? No, będą w dół skierowane, bo widzimy, że przy x kwadrat stoi minus, czyli w domyśle minus 1, więc ramiona rysuję w dół. Mm. I to ma być większe od zera, więc znowu interesuje nas to, co jest nad osią x, tak? Ten fragment paraboli, który jest nad osią x, -ów. czyli no, ten fragment paraboli jest nad osią x, -ów. a zatem, gdybyśmy sobie znowu tak podzielili, na przedziały to oczywiście, rysowanie tych kresek nie jest obowiązkowe, tak? Ja to tylko robię po to, żeby to jakby unaocznić y, dla, dla osób, które tego nie widzą, nie? Bo jakby zdaję sobie sprawę, że część osób ma największy problem z tym, żeby y, właśnie odczytać zbiór rozwiązań, nie? To znaczy, potrafią wyznaczyć miejsce zerowe, potrafią narysować parabole, ale na końcu już mają największy problem właśnie z samym odczytaniem. Więc, to od, więc rysowanie tych kresek przerywanych myślę, że może pomóc w odczytywaniu właśnie zbioru rozwiązań. Nie? Jeżeli tylko pamiętamy, że większe od zera oznacza, że interesuje nas to, co jest nad osią x i musimy po prostu od, jakby podać ten fragment osi x, który odpowiada tej części paraboli. nie? Czyli przedział od 0 do 2 odpowiada właśnie tej części paraboli, która jest nad osią x. -ów. No dobra, czyli X należy do przedziału od 0 do 2 wtedy piszemy. Przedziały otwarte, ponieważ jest napisane większe od 0, tak? Gdyby było większe równe, to byśmy domknęli, to już wcześniej mówiłem. Dobra, lecimy dalej. E, zadanie 93 z czerwca 2017. Rozwiąż nierówność. No to tak. E, no to tutaj po prostu sobie powymnażajmy wszystko. Tak? Mamy nawiasy, no to pozbądźmy się ich wymnażając. Czyli tak, po lewej stronie tego x wymnożę razy ten nawias, czyli będę miał tak. X razy x to będzie x kwadrat. X razy minus 1 druga to będzie minus 1 druga x. Oczywiście to, że x jest za nawiasem, to nie ma znaczenia, równie dobrze mógłby być przed nawiasem, tak? To nadal jest mnożenie. To, że ten x jest za, to nic nie zmienia. Mnożenie jest przemienne, więc jak najbardziej działamy tak samo, nie? Że x razy x i potem x razy minus jedna druga. Jest większe od. I teraz po prawej stronie zrobię w ten sposób, że trójkę przepiszę, otworzę nawias i w tym nawiasie będę zapisywał wyniki mnożenia tych dwóch wyrażeń. Czyli x razy x to jest x kwadrat, x razy 1 trzecia to będzie plus 1 trzecia x, minus 1 druga razy x to będzie minus 1 druga x, i minus 1 druga razy 1 trzecia to będzie minus 1 szósta. Tak, mnożenie ułamków. I teraz tak, po stronie, po stronie prawej, w nawiasie mam jeszcze wyrazy podobne, więc sobie je zredukuję. Czyli będę miał tak, x kwadrat minus 1, 2x jest większe od 3 razy x kwadrat. No i tak, 1 trzecia minus 1, druga, możemy sobie na boku policzyć, policzyć, ile to jest. Do wspólnego mianownika, czyli do 6. To będzie tak 6, 6, i tak 3 razy 1 to będzie. Znaczy przepraszam, 1 razy 2 to będzie 2, 3, 1 razy 3 to będzie 3. Czyli tu mamy minus 1 szóstą wtedy, czyli minus 1 szósta x będzie i minus 1 szósta. Dobra, teraz tak x kwadrat minus 1, 2x jest większe od i teraz wymarzam trójkę razy nawias, czyli będzie tak 3x kwadrat. Hmm. Tutaj mamy 3 razy minus 1, 6, czyli to byłoby minus 3, 6 i po skróceniu to byłoby minus 1, 2, czyli minus 1, 2x i 3 razy minus 1, 6, no to już będzie to samo tylko, że bez x, czyli minus 1, 2. I teraz tak, taka wskazówka. Jeżeli w równaniu albo w nierówności po obu stronach mamy to samo, to możemy to wykreślić, czyli tutaj mamy minus 1 drugą X i tutaj mamy minus 1 drugą X. Zatem możemy sobie to spokojnie wykreślić. Dlaczego? No bo gdybyśmy sobie przenieśli na przykład tę minus 1 drugą na lewo, to zrobilibyśmy to ze zmienionym znakiem, czyli minus 1 druga X, plus jedna druga X i tak by się wyzerowało. Więc możemy już na tym etapie to wykreślić i nie ma z tym problemu. No, i teraz przerzucamy sobie wszystko na lewo, czyli będzie tak: x kwadrat minus 3x kwadrat i plus 1 druga jest większe od 0, i mamy tak: x kwadrat minus 3x kwadrat to będzie minus 2x kwadrat i plus 1 druga większe od 0. E, możemy sobie jeszcze to zrobić tak, żeby, e, żeby pozbyć się ułamka, to możemy sobie jeszcze razy 2 pomnożyć. Czyli będzie minus 4x kwadrat plus 1 większe od 0. Mm. Możemy sobie jeszcze razy minus 1 pomnożyć, żeby nie było minusa przy x kwadrat. Ja, ja akurat wolę, jak przy x kwadrat nie ma minusa. Więc będzie tak. 4x kwadrat minus 1 jest, uwaga, mniejsze od 0, tak? Bo jeżeli mnożymy albo dzielimy nierówność przez liczbę ujemną to trzeba pamiętać o zmianie znaku nierówności na przeciwny. No dobra, i teraz tak, i tutaj możemy zauważyć, że mamy wzór skróconego mnożenia, tak? Możemy to rozłożyć do postaci 2x minus 1 razy 2x plus 1. To jest wzór na, skorzystałem ze wzoru na różnicę kwadratów, tak? a kwadrat minus b kwadrat równa się a minus b razy a plus b. Jeżeli ktoś ma problem ze wzorami skróconego mnożenia i nie widzi tego, co tu się stało, no to... E, Polecam sobie to na spokojnie rozpisać, ten wzór. Ewentualnie jeszcze można zajrzeć na mój darmowy kurs na YouTube z dowodzenia twierdzeń. Pierwsze dwa odcinki tego kursu są poświęcane właśnie wzorom skróconego mnożenia. Tam bardzo dokładnie tłumaczę wszystko, jak przechodzić z takiej postaci na taką, i potem na odwrót. Jak przechodzić z takiej postaci na taką. To jest na kanale Dobry Korepetytor kurs dowodzenia twierdzeń. Poziom podstawowy. No dobra, to teraz przyrównuję każdy nawias do zera, czyli 2x minus 1 równa się 0 lub 2x plus 1 równa się 0, tak? Czyli 2x równa się 1, dzielimy obu strony przez 2, czyli x równa się 1, druga, a tutaj mamy 2x równa się minus 1, dzielimy przez 2, czyli x równa się minus 1, druga. Czyli mamy wyznaczone miejsce zerowe. Zaznaczamy na osi, minus 1 druga i 1 druga. I patrzymy sobie teraz na tę nierówność. Więc widzimy, że przy x kwadrat stoi czwórka. Zatem ramiona będą skierowane w górę. I nas interesują te przedziały, a raczej ta, ten fragment paraboli, który jest pod osią x, bo mamy napisane mniejsze od zera. Więc widzimy, że pod 8X e, znajduje się no, ten fragment paraboli, nie? Czyli. E, tutaj sobie zaznaczamy. Czyli piszemy, że x należy do przedziału od minus 1 do 1 drugiej. Przedziało otwarte, bo jest napisane mniejsze od 0. Tak było mniejsze? Tak. Mhm, dobra. E, ok, lecimy dalej. Zadanie 94 sierpień 2017 Rozwiąż nierówność 2x kwadrat plus x minus 6 jest mniejsze równe 0. No tutaj już autorzy nam mm, przysłużyli się, tak nie trzeba nic robić, można od razu deltę liczyć. Delta równa się 1 minus 4 razy 2 razy minus 6, czyli 1 i teraz tak, mam 2 minusy, raz 2, czyli będzie plus. 4 razy 2 to 8, 8 razy 6, 48, czyli 1 plus 48 równa się 49. Pierwiastek z delty równa się 7. No i teraz liczę x1, x2. Dobra, x1 minus b, czyli minus 1, minus pierwiastek z delty, czyli minus 7 przez 2a, czyli przez 2 razy 2. Czy to jest minus 8 przez 4 czyli minus 2 no i minus 1 plus 7 przez 2 razy 2 czyli 6 e, przez 4 czyli 3 drugie no i teraz znowu rysuję sobie osi x -ów. czyli minus 2 3 drugie Widzimy, że przy x kwadrat stoi dwójka, więc ramiona będą w górę skierowane. No i to ma być mniejsze lub równe 0, czyli to, co interesuje nas, to, co jest pod osią x lub na osi x, czyli ten fragment nas interesuje, bo widzimy, że na tym fragmencie parabola jest pod osią x, czyli piszemy x należy do przedziału od minus 2 do 3 drugie. Przedział domknięty będzie. Ponieważ mamy mniejsze lub równe 0. Dobra, lecimy dalej. Zadanie 95, rozwiąż nierówność. Tutaj też jest dosyć, będzie dosyć prosto, no bo wystarczy piątkę teraz na lewo przenieść. Zaczynamy zawsze od tego, żeby po prawej stronie było 0, e, tak? Czyli 2x kwadrat minus 3x minus 5 jest większe od 0. No i liczymy deltę. Czyli tak, minus 3 do kwadratu minus 4 razy. 2 razy minus 5, czyli mamy tak, minus 3 do kwadratu to 9, teraz raz 2, mam 2 minusy, czyli plus, 4 razy 2 y, to jest 8, 8 razy 5, 40, czyli mam 9 plus 40, czyli 49. Czyli pierwiastek z delty to będzie 7, no i liczy x1, x2, czyli x1 to jest tak, minus minus 3, czyli to będzie 3. Minus 7 przez 2 razy 2, czyli 3 minus 7 to jest minus 4 przez e, 4, czyli minus 1, a x2 to będzie 3 plus 7 przez 4. Tak, no bo 2 razy 2 to 4, czyli 10 czwartych, czyli 5 drugich. Dobra, no i teraz parabola. Oś xów zaznaczam miejsca zerowe. Minus 1, drugich, Ramiona skierowane w górę, bo przy x kwadrat stoi dwójka. No i interesuje nas to, co jest nad 8xów, bo jest napisane większe od zera, więc widzimy, że to będzie ten przedział. I ten przedział, tak? Bo widzimy, że to, ten fragment paraboli jest na 8x oraz ten fragment paraboli jest na do 8x. -ów. Zatem tym dwóm fragmentom paraboli odpowiadają te dwie części osi x. Nie? Czyli mm, x należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 1. Otwarte, ponieważ jest większe od zera. Suma. Od 5 drugich do nieskończoności. Dobra, lecimy dalej. Zadanie 96 z czerwca 2018 rozwiąż nierówność. Po prawej stronie mamy 0, więc jest spoko. Teraz po lewej stronie trzeba tylko porządki zrobić, czyli pozbyć się nawiasu i zredukować wyrazy podobne, czyli tak 2x razy 1 to będzie 2x. 2x razy minus X to będzie minus 2x kwadrat, no i plus 1 minus X przepisuję. Teraz porządkuję, czyli tak, zapiszę na początku minus 2x kwadrat i wyrazy podobne. 2x minus x to będzie plus x i plus 1 mniejsze od 0. Liczę deltę, czyli 1 do kwadratu minus 4 razy minus 2 razy 1 to będzie 1. Raz, 2 widzę 2 minusy, czyli będzie plus. 4 razy 2 razy 1 to będzie 8. Czyli 1 plus 8 to będzie 9. Następny pierwiastek z delty to jest 3. Czyli x1 równa się. E, minus b, czyli minus 1. Minus pierwiastek z delty, czyli minus 3. Przez 2 razy minus 2. Czyli to będzie minus 4 przez minus 4, czyli 1. A x2 z kolei to będzie minus 1, dodać 3. Przez 2 razy minus 2. Czyli 2 przez minus 4, czyli minus 1, druga. Dobra, i teraz parabola znowu. Czyli tak: minus 1, druga. 1 osiksów. I teraz tak, widzimy, że przy x kwadrat stoi liczba ujemna, minus dwójka, nie? Czyli ramiona są skierowane w dół. I nas interesują te fragmenty paraboli, które są, mnie, które są pod osią x, ponieważ mamy napisane mniejsze od zera, czyli widzimy, że pod osią x znajduje się ten fragment paraboli i ten fragment paraboli, tak? Czyli znowu, gdybyśmy sobie dorysowali te kreski pomocnicze... No to widzimy, że, mm, że w tym przedziale parabola jest pod osią x, i w tym przedziale parabola jest pod osią x. Czyli to byłoby coś takiego tutaj i tutaj. Czyli piszemy. x należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 1, drugiej. Otwarte, suma od 1 do nieskończoności. Otwarte, ponieważ mniejsze od 0, tak? Dobra, lecimy dalej. Zadanie 97 z sierpnia 2018. No to tutaj znowu mamy fajnie, no bo wystarczy, że już wszystko jest zredukowane. Po jest 0, można liczyć deltę. Czyli delta równa się 6 do kwadratu minus 4 razy 1 razy minus 16. Czyli tak, 6 do kwadratu to jest 36. Minus, minus daje plus. 4 razy 16, no to będzie 64. Czyli razem wyjdzie 100. Czyli pierwiastek z delty to będzie 10. I wtedy tak, x1 równa się minus 6, minus 10 przez 2. Czyli minus, 18, przepraszam, minus 16 przez 2, czyli minus 8. No i x2. To będzie minus 6 plus 10 przez 2. Czyli minus 6 plus 10 to będzie 4 przez 2, czyli 2. Dobra, no to znowu zaznaczamy sobie na osi x miejsce zerowe. Swoją drogą zauważmy, że na maturach e, zawsze są takie przykłady, takie nierówności kwadratowe, że delta wychodzi taka ładna, że można z niej pierwiastek całkowity wyciągnąć. Nie? Eee, więc no, tego się można spodziewać. Oczywiście to nie jest tak, że jeżeli tak było w zeszłych latach, to tak będzie też w tym roku eee, i w latach następnych, tak, ale no, jak do tej pory zawsze tak było, że delta wychodziła eee, na tyle ładna, że można było z niej liczbę całkowitą wyciągnąć spokojnie. No i wychodziły dwa miejsca zerowe. Eee, dobra, więc tak. Eee, ramiona będą skierowane w górę, bo przy X kwadrat stoi w domyśle 1. Więc liczba dodatnia, więc ramiona w górę. No i to ma być mniejsze od zera, więc interesuje nas to, co jest pod 8x, czyli ten fragment nas interesuje. Czyli x należy do przedziału od minus -8 do 2. Dobra. Też taka uwaga, bo niektóre osoby zauważyłem na korepetycjach u mnie. Że yy, zakładają sobie zawsze, że rozwiązaniem nierówności jest yy, to, co jest w środku, tak? W sensie, że to, co jest jakby pod tym brzuszkiem, nie? W sensie, pomiędzy 8x a tym brzuchem, nie? No niekoniecznie, to jakby to jest to, co mówię. Trzeba patrzeć na to, co jest napisane w nierówności, bo gdyby było napisane większe od zera, no to już interesowałyby nas te przedziały, nie? Bo interesowałyby nas te fragmenty paraboli, które są nad osią x nie? czyli ten fragment oraz ten fragment. A te dwa fragmenty odpowiadają tej i tej części osi. Nie więc to trzeba, zawsze trzeba sobie zawsze spojrzeć właśnie, czy jest napisane większe od zera, czy mniejsze od zera. Dobra, lecimy dalej. Zadanie 98. No, po stronie lewej możemy sobie te dwa nawiasy wymnożyć na początek. Czyli dwójkę przepisuję i otwieram nawias, i w nawiasie zapisuję wyniki tego mnożenia. Czyli x razy x to będzie x kwadrat, x razy 3 to będzie 3x, minus 1 razy x to będzie minus x, i minus 1 razy 3 to będzie minus 3. Jest większe od x minus 1. Teraz redukuję sobie jeszcze wyrazy podobne w tym nawiasie, czyli będę miał tak 2x kwadrat i widzę 3x minus x to będzie plus 2x. I minus 3 jest większe od x minus 1. I teraz wymnożę, wymnożę sobie dwójkę razy ten nawias, czyli będę miał tak 2x kwadrat, plus 4x minus 6 jest większe od x minus 1. I teraz wyrzucam wszystko na lewo, czyli 2x kwadrat plus 4x minus 6 przypisuję bez zmian. No i przerzucam na lewo ze zmienionym znakiem, czyli będzie minus x i plus 1, większe od 0. Czyli 2x kwadrat, teraz 4x minus x to będzie plus 3x i minus 6, minus, yy, minus 6 plus 1 to będzie minus 5. Jest większe od 0. Swoją drogą chyba ta nierówność była wcześniej, w którymś zadaniu. E, Czy mi się wydaje? No, była tutaj, aha, tylko że tam mamy plus, a tu jest minus. No dobra, oto w każdym razie. Coś bardzo podobnego. Eee, dobra, no to liczymy delta. Równa się 3 do kwadratu 9 minus 4 razy 2 razy minus 5. To mamy tak: 9, 2 minusy raz 2, czyli będzie plus. 4 razy 2 to 8. 8 razy 5, 40, czyli mamy 9 plus 40, czyli 49. Czyli pierwiastek z delty wyjdzie 7. Czyli x1 to jest tak. Minus B, czyli minus 3, minus 7 przez 2 razy 2, minus 3 minus 7 to jest minus 10 i przez 4, skracamy przez 2, 10 na 2 to będzie 5, 4 na 2 to 2, czyli wyjdzie minus 5 drugich, no i x2 to będzie minus 3 plus 7 przez 2 razy 2, czyli 4. 4 na 4, czyli wychodzi 1. Dobra, no i rysujemy parabolę. Minus 5 drugich oraz 1. I teraz, to miało być, wię... aha, znaczy jeszcze tak, przy x kwadrat stoi dwójka, więc ramiona będą skierowane w górę, w ten sposób. I teraz, to miało być większe od zera, więc interesuje nas znowu ten fragment paraboli, który jest nad osią x, tak? Czyli widzimy, że to jest nad osią x i to jest nad osią x. A te, te dwa fragmenty paraboli odpowiadają tej części osi i tej części osi. Czyli piszemy, że x należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 5 drugich. Otwarte, bo tu jest napisane większe od zera. W tym miejscu, tak? suma, 1, nieskończoność. No i tyle. Jeszcze tutaj mamy zadanie 99. Z marca 2021. Z marca, czyli prawdopodobnie to była jakaś matura próbna, jakieś tam operon, czy jakaś nowa era, czy coś innego. No w każdym razie, po lewej stronie mamy nawias, więc wymnóżmy sobie 3x razy ten nawias. Czyli 3x razy x to będzie 3x kwadrat. 3x razy 1 to będzie plus 3x. Jest większe od, no i prawą stronę przepisuję, bo tam, no, tam nie ma wyrazów podobnych, więc nie ma co redukować. Teraz przerzucam wszystko na lewą stronę, czyli będę miał 3x kwadrat plus 3x, odjąć x kwadrat, odjąć x, odjąć 24. Teraz 3x kwadrat minus x kwadrat to będzie 2x kwadrat, 3x minus x to będzie plus 2x i minus 24. Teraz tak, podzielę sobie jeszcze przez 2, bo widzę, że mogę. Dwójka dzieli się przez 2, dwójka dzieli się przez 2, minus 24 też się dzieli przez 2, więc mogę sobie to podzielić, tak? To nie jest oczywiście obowiązkowe, można byłoby już z tej postaci liczyć deltę i też wyszłoby ok. Ale polecam, jakby nauczyć się zauważania takich, że tak powiem, ułatwień. Jeżeli można, to sobie dzielimy, wtedy są mniejsze liczby, łatwiej się liczy i tak dalej. Czyli x kwadrat plus x minus 12 jest większe od 0. No i liczymy deltę, czyli 1, 1 do kwadratu to 1, tak? Minus 4 razy 1 razy minus 12, czyli 1, raz, 2, 2 minusy, czyli plus 4 razy 1 to 4, 4 razy 12 48, czyli 1 plus 48, czyli wychodzi 49. Pierwiastek z delty wychodzi 7, no i x1, x2, czyli x1. Minus 1, minus 7 przez 2. Minus 8 przez 2. Minus 4x2 równa się minus 1 dodać 7 przez 2, czyli 6 przez 2, czyli 3. No i skoro mamy miejsce zerowe, no to oś x-ów rysujemy. Czyli tak, minus 4 oraz 3 ramiona skierowane w górę, bo widzimy, że przy X kwadrat stoi jedynka, więc ramiona w górę. No i to ma być większe od 0, więc interesuje nas to oraz to. Tak, bo tutaj w tych przedziałach parabola jest nad 8X. Czyli piszemy x należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 4. Tutaj przedział otwarty, bo jest większy od 0. Suma. Od 3 do nieskończoności. No i ostatnie jubileuszowe zadanie setne w tym kurcie Rozwiąż nierówność taką. No to znowu po lewej stronie mamy nawiasy. Pozbądźmy się tych nawiasów tak. X razy X to będzie X kwadrat. X razy minus 3 to będzie minus 3x, 1 razy X to będzie X. 1 razy minus 3 to będzie minus 3. Jest większe od x kwadrat minus 9. Teraz redukuję wyrazy podobne w nawiasie, czyli 2 razy x kwadrat, i teraz minus 3x plus x to będzie minus 2x. I tutaj minus 3 jest większe od x kwadrat minus 9. Teraz wymarzam dwójkę razy nawias, czyli będzie 2x kwadrat. Minus 4x minus 6 jest większe od x kwadrat minus 9. Przerzucam wszystko na lewo, czyli 2x kwadrat minus 4x minus 6 przepisuję i teraz minus x kwadrat plus 9 jest większe od 0 i redukuję wyrazy podobne, czyli 2x kwadrat minus x kwadrat to będzie x kwadrat minus 4x i minus 6 plus 9 to będzie plus 3 jest większy od 0. No to delta minus 4 do kwadratu to 16. Minus 4 razy 1 razy 3 to będzie 16. Minus 4 razy 1 razy 3 to 12, czyli delta wyjdzie 4. Zatem pierwiastek z delty wyjdzie 2. No i liczymy x1, x2. x1 równa się minus p, czyli minus minus 4, czyli wyjdzie 4. Minus 2 przez 2 razy 1, tak, bo tutaj przy x kwadrat stoi 1, czyli 2 razy 1, czyli 2, czyli 2 przez 2, czyli 1. Z kolei x2 to będzie 4 dodać 2 przez 2, czyli 6 przez 2, czyli 3. I teraz co? No, oś x oczywiście. Czyli 1, 3. Przy x kwadrat stoi 1 w domyśle, więc e, ramiona w górę. No i to ma być większe od 0, więc interesuje nas oczywiście ten fragment paraboli i ten fragment, tak, no bo w sensie ten fragment osi x i ten fragment osi x, tak, no bo w tych dwóch fragmentach osi x parabola jest nad osią x, czyli piszemy odpowiedź. x należy do przedziału od. Minus nieskończoności do 1, suma od 3 do nieskończoności. I to jest nasza odpowiedź. No i to było ostatnie zadanie w tym kursie. Zatem jeżeli dotrwałeś do końca, to dzięki. Jeżeli dotrwałeś do połowy, to również dzięki. E, w każdym razie, e, jeżeli ten filmik Ci się podobał, e, zapraszam do e, tam lajkowania i tak dalej, dawania łapek w górę, komentowania. Jeżeli się nie podobało, to zapraszam do dawania łapek w dół. I jechania na mnie, i tak dalej. Można mnie wyzywać. I, tak, i takie tam. Eee, dobra. No to co? To dzięki za uwagę. Kłaniam się. Do usłyszenia. Hej.